Thank you.
na wieki wieków. Amen. Wielki, wspaniały, Boży dzień.
dzień przyjścia Chrystusa do Twojego serca. Drogie dzieci, w czasie tej przyświętej modlimy się za Was. O Jezus, Jezus, który chciałeś być dzieckiem, nie opuszczaj mi dzieci. Jezus, który wpliłeś dzieci do swojego serca, przytuj te dzieci, nasze dzieci. Jezu, który powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, spraw, aby te dzieci zawsze przychodziły do Ciebie. Jezu, który jako dziecko wędrowałeś do świątyni, spraw, aby te dzieci kochały świątynię, kochały Boga, chrześcijańskie obyczaje, naszą ojczyznę. A teraz skruszenie, poczucie winy, przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Powiedzieli, jak wiele Bóg przez nas działał
jak otworzył pokarm Twojej wiary. Oto Słowo Boże. Syn Człowieczy został teraz upielbiony, a
do Boga, który jest naszym najlepszym ojcem, zanieśmy nasze dziecięce prośby. Za
Dzieci przynoszą chleb. Chleb jest owocem ziemi, owocem pracy ludzkich rąk. Kapłan całuje chleb. Modlimy się o to, aby tym dzieciom nigdy nie brakło chleba, nie brakło tego, co najbardziej potrzebne dla życia. Dzieci ofiarowały świece. Chrystus powiedział: ja jestem światłością świata. Niech te nasze dzieci w swoim życiu zawsze idą za Chrystusem, Chrystusem światłością. Przynoszą kwiaty. Kwiaty są symbolem wdzięczności. Prośmy Pana, aby te dzieci były zawsze wdzięczne Bogu i ludziom. Przynoszą hostie, komunikaty. W czasie mszy świętej Jezus Chrystus przemieni ten biały chleb, swoje ciało. Przyjdzie pod postacią tego chleba do serc naszych dzieci. Niech jak najczęściej te dzieci przystępują do Komunii Świętej z taką radością i z taką miłością jak dzisiaj. Przynoszą kapłanki z winem i z wodą. Jezus Chrystus przemieni to wino w swoją najświętszą krew. Dzieci przynoszą dary dla naszej parafii, do naszej świątyni. Rodzice razem ze swoimi dziećmi ofiarują do kościoła cztery zielone ornaty i zieloną stółę. Zieleń jest symbolem nadziei. Módlmy się, aby te dzieci nie straciły nigdy nadziei, tej cnoty, która jest tak bardzo ofiarują dzwonki, ofiarują trzy kapłańskie wąże, a także księgi liturgiczne, mszał i lekcjonarze, w których zapisane jest Słowo Boże. Niech te dzieci w swoim życiu realizują Boże Słowo. Niech zawsze będą wierne przynoszą kosze z małymi chlebkami. Te chlebki po zakończeniu mszy świętej zabiorą do swoich domów. Kapłan błogosławi chleb. Będą tym chlebkiem dzieliły się ze swoimi najbliższymi, z rodzicami, z gośćmi. Święty brat Albert, ten wielki Polak powiedział: trzeba być dla drugich dobrym jak chleb. Módlmy się o to, aby te dzieci były dobre jak chleb, aby zawsze ręce tych dzieci były wyciągnięte w geście dawania. Dawania tego, co dobre, tego, co piękne i zalecne. Thank you.
aniołami i archaniołami, ze wszystkimi górami niebios, głosimy Twoją chwałę razem z nimi i śpiewamy. Yeah.
nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętku, pełni na ziemi, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami Bogu i Pan. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O mój Pański jest nasze. Tak bardzo im pomagacie. Oni są
Dzisiejsza możliwość to także dla nich wspaniały, wielki dzień. Droga Matko, drogi Ojcze, pamiętasz tamten dzień, gdy urodził się Syn, urodziła się córka. To przecież jeszcze nie tak dawno opierałeś się na małżeństwo swojego dziecka. Dziękuję za to, że jesteście dla mnie dobrymi rodzicami, że mnie wychowujecie, że tak bardzo się o mnie troszczycie, że może nieraz nade mną płaczecie. Podziękujcie za to wszystko swoim rodzicom. Dzisiejszy dzień to dzień wdzięczności Bogu i dzień wdzięczności rodzicom. Kochane dzieci, razem z wami cieszą się w
wasi rodzice chrzestni. Oni przyjechali może z daleka, aby w tej wspaniałej, pięknej chwili waszego życia być z wami. Oni prosili kapłana o chrzest, a dzisiaj modlą się z wami. Razem z wami cieszą się wasi bracia, wasze siostry, rodzeństwo. Oni tak bardzo przeżywają ten wielki dzień waszej pierwszej.